Witam w kolejnym odcinku, który powstał dzięki pytaniu. A pytanie brzmi, jak wygląda praca w biurze transportu? Ten odcinek zainspirował jeden ze subskrybentów, Wiśnia 82. To już jest jego kolejne pytanie na moim kanale. I zaraz to pytanie Wam przeczytam. Kolega Wiśnia zadał to pytanie pod ostatnim filmem, czy warto zostać kierowcą C+E. A pytanie brzmi, może więcej info na temat świat za biurkiem, więc zapraszam. Nie wiem, czy kogoś ten temat zainteresuje, jeżeli chodzi o transport, to niewiele osób pracuje w biurze, ale może, kto wie. No więc od czego zacząć? Jak się może znaleźć w firmie transportowej w biurze? No to jest wielki przypadek, wynika to stąd, że nie ma szkół logistycznych. A jeżeli są, to są tak naprawdę dosyć trudne i osoby, które zdają te egzaminy, zazwyczaj są to egzaminy dla przewoźników, mają dużo do powiedzenia na ten temat, bo się tego po prostu nauczyli. Mają olbrzymią wiedzę i za to jest szacun. Natomiast reszta towarzystwa, która znajduje się w biurze, są to osoby z łapanki, które potrafią coś zrobić na komputerze i nie są sprawdzani pod żadnym kątem, jeżeli chodzi o kontakt z klientami. No, w naszym przypadku chodzi tu o kontakt z kierowcami. Co się dzieje pierwszego dnia, znajdując się w biurze? Pierwszego dnia chcemy, dany pracownik chce być jak najlepszy, chce mieć świetny kontakt z kierowcą, chce się wykazać. Co za tym idzie, to jest dobry początek. Natomiast niestety zderza się z rzeczywistością, że w takim biurze jest tysiące innych problemów niż problemy kierowców. Zazwyczaj kierowcy dla wielu pracowników biura tak naprawdę przeszkadzają. Każdy ich telefon, kłopot, to jest kłopot dla takiego pracownika, logistyka, nazwijcie go dyspozytora, nazwijcie go jak chcecie. Ja pamiętam, u mnie też było podobnie. Zacząłem pracować i chciałem się może nie tyle co wykazać, ale być korekt w stosunku do kierowców, ponieważ jestem kierowcą. No niestety to był mój błąd, ponieważ powodowało to wielogodzinną pracę, za którą mi nikt nie płacił i spowodowało to w krótkim czasie, że przestałem interesować się kierowcami. Tak naprawdę każdy telefon kierowcy był dla mnie olbrzymim kłopotem i starałem się z kierowcami nie kontaktować. Najgorsza sytuacja była z kierowcami, którzy przynosili różnego rodzaju prezenty, aby w ten sposób mieć lepszy układ w transporcie. No, nie ma większej bzdury. Dlaczego? Dlatego, jeżeli ja przyjąłem, a zdarzyło się tak dwa razy, jakiś suwenir od kierowcy, potem byłem w pewnym sensie szantażowany. Daj mi lepszą robotę, daj mi lepszy samochód. Ale z drugiej strony, jak ja miałem problem, to dzwoniłem do takiego delikwenta i mówiłem do niego, a nie zrobisz tego dla mnie? No przecież przecież damy się nie od dzisiaj. To nie jest fajne. To nie jest fajne, więc przestałem to robić na samym początku, ponieważ starałem się traktować kierowców anonimowo, ponieważ wszystkich kierowców miałem na komputerze, a nie w życiu realnym. Kontakt z kierowcami był raz w tygodniu, kiedy przyjeżdżali z trasy. No i wtedy się nasłuchałem o różnych dziwnych historiach, których nie chciałem słuchać. Dlatego większość kierowców, jeżeli myśli, że ma jakiś układ w transporcie, w biurze transportu, to tak naprawdę nie ma żadnego układu. I lepiej nie mieć żadnego układu, bo ten kij ma dwa końce. Co mnie jeszcze w biurze transportu uderzyło? Chyba to, że najczęstszy kontakt miałem z kiepskimi kierowcami. Ponieważ ci dobrzy kierowcy nie dzwonią. Oni nie mają problemów, albo jeżeli mają, to starają się je sami rozwiązać, oczywiście w miarę możliwości. Całą opinię o kierowcach w biurze psują osoby, które wykonują ten zawód w przypadku. W związku z tym każdy ich problem, każda awaria, stłuczka, cokolwiek, zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie powoduje to, że dzwonią do dyspozycji. I ja po setnym telefonie niektórych kierowców miałem dosyć tej roboty. Naprawdę dosyć i nie chciałem z tymi ludźmi rozmawiać, bo cokolwiek by im się nie powiedziało, to i tak będą robili swoje, ponieważ wiedzą jak najlepiej. A ja jestem tylko do czarnej roboty. W związku z tym po pewnym czasie, jak już wcześniej wspomniałem, nie kontaktowałem się w ogóle z kierowcami. No i byłem takim bucem dla
na właśnie tych wspomnianych wcześniej kierowców. Facetem niekoleżeńskim, niekontaktowym, zadupanym w sobie, myślącym, że jest najlepszy na świecie, więc stąd się bierze opinia na temat właśnie logistyków. A bierze się stąd, że kilku idiotów potrafi zmęczyć każdego człowieka. Dodać muszę, że transport to nie jest zabawa, transport to są pieniądze i osoby, które pracują w biurze, są też w pewnym sensie odpowiedzialne za te pieniądze. A dlaczego? Wysyłając kierowcę pod błędny adres, czy dokumenty się, CMR-ki się nie zgadzają, powoduje to, że czas pracy się wydłuża kierowcy, za co musi zapłacić firma, a kierowca nie jest efektywny. I za to każdy z pracujących osób w biurze dostaje tak zwany OPR, czyli opierdziel. Skąd się biorą szybkie strzały dla pracowników biura, czy szybkie przerwy, szybkie pauzy? Biorą się stąd, że każdy z pracowników biura nigdy nie przeżył jakiejkolwiek pauzy, ponieważ pauzy są nielimitowane w biurze. Zawsze można wyjść na kawę, zawsze można wcześniej skończyć pracę, ponieważ dziecko jest chore w szpitalu. Więc tak jak wcześniej wspomniałem na początku tego filmiku, większość pracowników jest z mowanki i nie mają pojęcia o tym zawodzie. Jedyne co wiedzą, że komputer im pokazuje, że dany kierowca skończył 45 minut pauzy i powinien już dawno jechać. Nie zawsze da się pauzę skończyć po 45 minutach i nie zawsze da się jakiejkolwiek pauzę skrócić, o czym nie wiedzą kierowcy. Tu mogę podać taki przykład z życia wzięty, że jeden z kierowców zadzwonił do mojego kolegi w biurze i zadzwonił do niego o 5 rano w poniedziałek. Oczywiście kolega był wściekły, ale kierowca uzasadnił to, że to była jego szybka pauza 45 godzin. Można. Mogę powiedzieć tyle, że praca w transporcie jest bardzo trudną pracą. Chodzi mi o biuro transportu. Jest pracą bardzo stresogenną. Dlatego też uciekłem z biura, żeby żyć tak naprawdę. I osoby, które zazdroszczą pracownikom biura i myślą, że są super menadżerami i mają usłane życie pełne kwiatami, to są w olbrzymim błędzie. Można zapłacić naprawdę zawałem, pracując pod tak dużą presją. Ale oprócz tego ta praca generuje różnego rodzaju nałogi, bo jest w stresie. Znam wielu moich kolegów, którzy polegli w alkoholu. Znam takich, którzy zaczęli ćpać i skończyć nie mogą, ponieważ oni ciągle siedzą przy komputerze i patrzą, jak te punkty, czyli my jeździmy po świecie. Są tacy i właściwie to ich już nie ma, bo oni ciągle są na haju. Szefostwo o tym wie, natomiast póki dają radę, to pracują. Też wielu kierowców traci rodziny. Tak jak kierowcy tracą przez rozłąkę, no też stres, bo wracają, już nie mają na kim wyżyć, wyżywają się na swoich partnerkach, partnerach. Tak samo jest z pracownikami biura. Wracają do domu i się wyżywają na swoich partnerkach, bo coś w pracy nie wyszło. A jest to kiepska robota. Cały ten mój wywód bierze się z mojego doświadczenia i to, co przeżyłem. To jest to, co ja widziałem. Może nie jest to powiedziane jakoś tak składnie, ale jest to nagrywane, powiedzmy, w ruchu, ponieważ wracam do Liverpoolu. I powiem tylko jedno, ta robota w biurze naprawdę jest do dupy. To czas puentować. Jest cholernie do dupy. Nie ma żadnej satysfakcji. Awansować zupełnie nie ma gdzie, no chyba, że są jakieś duże kompanie, ale to jest jeszcze gorzej. Powiem wam szczerze, nie żałuję tego, że się przeniosłem na stanowisko kierowcy. Mam święty spokój, no i co jest ważne, żyję. I nie mam żadnych nałogów. I to jest fajne. To wszystko. Pozdrawiam.